Jako, że odległości do pracy 3 km nie zmienię, to postanowiłem zmienić na wiosnę dwie sprawy. Wywaliłem filtr GPF, katalizator został i zamontowałem oil catch tank. Warto przy zaleceniach producenta wspomnieć, że aktualnie Ford zmienił zalecaną normę. W ramach ciekawostki na sam koniec zobaczcie jeszcze testy, które robił Bartosz z różnymi wydechami. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie. Dziękuję za słodki upominek. W środku znajdują się trzy próbki. Pierwsza próbka to olej świeży. Dwie pozostałe to olej przepracowany. Dlaczego dwie? Bartosz wpadł na pomysł, aby sprawdzić, jak wpływa styl jazdy na parametry oleju silnikowego. I tak, próbka numer 2 pochodzi z poboru przed dynamiczną jazdą. To próbka o przebiegu 6666 km, gdzie tydzień przed pobraniem Bartosz jeździł ślimaczym tempem, krótkie odcinki, także silnik nie zdążył się dogrzać. Jest szansa, że więcej paliwa niż zawsze przeniknęło do oleju, stawia taką hipotezę Barto. Próbka numer 3 pochodzi z poboru po ostrej jeździe. Po rozgrzaniu oleju do 100 stopni Celsjusza przejechałem 70 km, mocno przyspieszając i trzymając wysokie obroty. Jest szansa, że jakaś część paliwa odparowała z oleju, napisał Bartek. Jest to kolejny odcinek serii, który obejmuje współpracę z laboratorium Venturo Lab, za którą bardzo dziękuję. Na końcu filmu zostaną zaprezentowane wyniki koncentracji pierwiastków. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Ford Focus STM K4, rok produkcji 2019, silnik 2.3 benzyna, 280 koni mechanicznych, przebieg 36200 km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Miller's EE Performance Eco w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wrzucamy do tabeli zbiorczej. Warto przy zaleceniach producenta wspomnieć, że aktualnie Ford zmienił zalecaną normę na tę, którą teraz wyświetlam na ekranie i zamiast 5W30 już dają 0W30. Takie info mają nowe książki serwisowe. Według Bartosza podobno ich Castrol Magnatec Stop Start ma standard C2, ale to niepotwierdzone info. U mnie A5 łamane przez B5, a ja właśnie się zastanawiałem, czy gdybym dał 5W40, to czy mogę zmienić na C3, C2. Dalej Bartosz pisze, z tymi normami to w ogóle jest ciekawie, bo w Stanach do 2.3 w Mustangu mają jeszcze inną normę, inną do RS-a, który też ma silnik 2.3. Na ekranie wyświetla się teraz, co odpisali Bartoszowi o Castrolu Fordowym. Klasa lepkości SAE 0W30, specyfikacja ACA Light Duty C2, dopuszczenie przez producenta według normy Ford WSS M2C950A. Przebieg badanego oleju to 6666 km dla pierwszej próbki oraz 6736 km dla drugiej próbki. Eksploatacja zdominowana przez miasto na poziomie 90%. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 9 miesięcy. Tym razem nie było żadnej płukanki, poprzednim razem był zastosowany środek K2. Z dodatkowych informacji Bartosz pisze w ten sposób. Auto od początku ma problem z dużą zawartością benzyny w oleju. Jako, że odległości do pracy 3 km nie zmienię, to postanowiłem zmienić na wiosnę dwie sprawy. Wywaliłem filtr GPF, katalizator został i zamontowałem oil catch tank, puszkę zbierającą syfki z odmy. Czy to coś dało, się okaże. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 52,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Otrzymujemy wysoką zgodność wyników na poziomie 1%. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po ślimacze jeździe jest następująca: 40,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 8,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 188. Zanim policzymy zmianę procentową, to płynnie przechodzimy do badania drugiej próbki oleju przepracowanego po dynamicznej jeździe. Lepkość dla oleju przepracowanego po dynamicznej jeździe jest następująca: 42,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 179, a to oznacza, że otrzymano bardzo ciekawe wnioski. Po pierwsze, spadek lepkości w 40 stopniach w przedziale krytycznym, w 100 stopniach Celsjusza w przedziale ostrzegawczym, zarówno dla jednej, jak i drugiej próbki. Po drugie, wyraźne zróżnicowanie dla badanych próbek. Bartosza hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie. Dynamiczna jazda przełożyła się na niższy spadek lepkości badanego oleju, szczególnie widoczny dla lepkości mierzonej w niższej temperaturze. Tutaj występuje różnica około 4 punktów procentowych. W tym miejscu możemy wrzucić jedną ciekawostkę. Bartosz przy okazji poprzedniej wymiany również wykonał badanie oleju. Jeździł wtedy na oleju Aral 5W40. Zobaczcie, jak wyglądał raport z pomiarów. Zapraszam do dyskusji wyników w komentarzach pod filmem. Jeden cenny wniosek jest taki, że lepkość w 100 stopniach zmniejszyła się wtedy o 25%, dla próbek z dzisiejszego odcinka średnio 12-13%. Czy to kwestia nieco dłuższego przebiegu, 8000 km, czy należy to wiązać z usunięciem filtra, pozostawiam bez odpowiedzi. Zapraszam do dzielenia się Waszą opinią w komentarzach pod filmem. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego. W tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie. O nich były lub będą kolejne odcinki. Bazując na tym teście, który został użyty, stan tego oleju wygląda całkiem ok. Jeśli chodzi o różnicę między próbkami, to rzuca mi się w oczy mocniejszy kontur wewnętrznego okręgu dla próbki oleju po dynamicznej jeździe. W ramach ciekawostki zobaczcie wynik testu po kilkunastu dniach. Proces rozkładu plamy postępuje i widać większe różnice niż po 24 godzinach. Nie wiem, czy to złudzenie optyczne, czy nie, natomiast plama dla próbki po dynamicznej jeździe wygląda moim zdaniem na delikatnie jaśniejszą. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma.
przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Analizujemy próbki z jednej strony pod kątem degradacji oleju, ale również staramy się porównywać wyniki między sobą, żeby namierzyć różnice i podobieństwa. Do podkreślenia jest mocna degradacja dodatków i bazy olejowej, stopień sulfonowania, nitrooksydacji, stan ostrzegawczy, oksydacja na akceptowalnym poziomie. Zostały nam na koniec pierwiastki, dziękuję bardzo Laboratorium Venturo Lab za współpracę. W odniesieniu do próbki oleju świeżego zastanawiający wynik otrzymano dla aluminium, dalej podkreśliłbym wysoką zawartość wapnia, fosforu oraz cynku. Dla oleju przepracowanego widać degradację dodatków, ale nie są to mocne spadki. Podsumowując, otrzymano kiepski wynik w teście lepkościowym, kiepski wynik w podczerwieni oraz całkiem zadowalające wyniki w teście bibułowym oraz pierwiastkowym. W ramach ciekawostki na sam koniec zobaczcie jeszcze testy, które robił Bartosz z różnymi wydechami. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!